dzisiaj chciałem opowiedzieć wam o Slipu. To jest taki taka biblioteka, która pozwala gadać z bazą danych w skali. No i teraz tak. Początkowo ta prezentacja, którą ja kiedyś przygotowałem, to była prezentacja, może sobie przejdę tutaj, to była prezentacja, która miała być takim wprowadzeniem do tej biblioteki, do tego jak się jej używa i jak najlepiej z nią zacząć. To znaczy tak, żeby ktoś, kto jeszcze nigdy nie używał Slika, mógłby sobie obejrzeć tę prezentację, zajrzeć do tych przykładów kodu, które tam są i potem mógłby wrócić do projektu i powiedzieć, okej, dobra, mam tutaj Slika, mogę go zacząć używać i mogę być produktywny, poświęcając tylko to, że obejrzał tę prezentację. Natomiast moje wrażenie jest takie, że nikt z was Slika nie używa. Kto z was używa Slika? Ktoś z was widział kiedykolwiek Slika? Czy ktoś z was używa Scali? Hobbystycznie? Nie no, tak naprawdę to się spodziewałem tego. I to nie jest tak, że ja sobie wymyśliłem to, że przyjdę tutaj i będę opowiadał o tym Sliku i o Scali, licząc na to, że to się przyda, że to się wyda wam na coś im użyteczne. Koncept początkowy był tego taki, że mieliśmy mieć dwie prezentacje i jedna była odnośnie ORM-a, który się nazywa JOOQ, JOOQ w Javie. To już pewnie brzmi bardziej znajomo, JOOQ. Ktoś kojarzy JOOQ-a? Tak? Przynajmniej jedna osoba. I pomysł był taki, żeby zrobić dwie prezentacje, które będą gdzieś w obszarze bibliotek, które są, służą do dostępu do baz danych relacyjnych. I byłoby to zestawienie jednego z drugim, pokazanie jak to się różni, jak można w różnych językach, w różnych paradygmatach podejść do tego samego zagadnienia. W tej chwili to trochę straciło sens, tak? Bo z racji tego, że ta druga prezentacja się zmieniła. Speaker, który miał być razem ze mną, nie mógł się dzisiaj akurat pojawić. W związku z tym sobie pomyślałem, że użyjemy sobie tego Slika jako takiego pretekstu tylko po to, żeby pokazać, jak można dostać się do bazy danych, jak można pewne problemy inaczej rozwiązać, ale też jak można podejść do różnych problemów związanych generalnie z tworzeniem API z biblioteki. Trochę będzie rzeczy związanych z programowaniem funkcyjnym, no bo to w końcu Scala. Trochę rzeczy będzie związanych jakby ogólnie z problemami, które w takich klasycznych ORM-ach, typu wszystkie, które tam pasują pod cały standard JPA, tych problemów, które tam występowały i jak one kontrastują z tym, co jest w Sliku. Dobra, jedźmy dalej. Cała kod, który jest w tej prezentacji, możecie znaleźć tutaj w tym repozytorium. Później zamieszczę jako komentarz na meetupie zamieszczę te linki. Cała prezentacja też tam będzie dostępna. No i ja generalnie pracuję w Virtus Labie, zajmuję się różnego rodzaju rzeczami. To nie jest specjalnie tak naprawdę istotne, co ja robię. Najważniejsze może w tym wszystkim jest to, że jestem członkiem kapituły Kielce Java u was, członkiem kapituły Cloud Native Group w Krakowie i Kraków Scala User Group. I to tak mniej więcej opisuje to, czym się tak zajmuję. Tak? Trochę Scali, trochę Java, trochę rzeczy z obszaru cloudowych. Dobra. Przejdźmy do meritum. Aha, jeszcze jedna rzecz. No bo jak mówiłem o tym, że użyję tej prezentacji jako taki przykład, żeby opowiedzieć o API tej biblioteki, nie koncentrowałbym się specjalnie na tym, żeby wszystko trzeba było dokładnie zrozumieć i zgłębić. Mało tego, możemy się zagłębić w jakieś takie rzeczy, które są trochę poboczne i nie musimy wcale przechodzić przez wszystkie przykłady z tego, które mam tu przygotowane, bo tych slajdów, tak już wam powiem, jesteśmy teraz na 7, mam 140 bodajże 5, także mógłbym tutaj mówić 2 godziny, nie wiem, czy ktokolwiek z was by to wytrzymał, dlatego możemy przerwać gdzieś tam mniej więcej w połowie i zaproponuję wam taki fragment, który myślę, że może być już końcem, powiecie, czy chcecie jechać dalej, czy nie. Dobra. Bardzo krótko mówiąc o tym, czym jest Slick. Żeby powiedzieć o tym, czym jest Slick, łatwiej jest powiedzieć, czym on nie jest. Slick nie jest ORM. Co znaczy ORM? ORM znaczy... No właśnie, co znaczy ORM? Ktoś z was wie? Mapowanie obiektów relacji. Tak, Object Relational Mapping, tak? Czyli mapuje obiekty na relacje bazodanowe. No problem w tym jest taki, że te światy dwa są trochę różne, to znaczy relacje bazodanowe nie do końca są tym, czym jest modelowanie obiektowe.
parę rzeczy jest podobnych, parę rzeczy jest zgoła innych, nie do końca to jedno do drugiego pasuje. Później mamy takie twory jak na przykład dziedziczenie encji bazodanowych, nie? Które gdzieś tam próbujemy zamodelować na bazie danych. No i to w ogóle ten koncept, że to wszystko do siebie tak za bardzo nie pasuje, to nie jest jakaś nowa rzecz, bo jak sobie zobaczycie tutaj, to jest Jeff Atwood, jeśli dobrze pamiętam, i on słabo tutaj widać, ale to jest 2006 rok, on w 2006 roku już wtedy miał takiego blog posta, który mówił, że Object Relational Mapping to jest is the Vietnam of Computer Science, tak? Czyli coś, co było jakąś próbą zrobienia czegoś, co nie do końca działa. Ta abstrakcja działa w pewnym zakresie, ale bardzo szybko okazuje się abstrakcją cieknącą. I to samo też mówił w okolicach tamtego czasu Martin Fowler. Także to było 12 lat temu tak naprawdę. No jakie były problemy? No, były takie różnego rodzaju problemy, które pewnie ci z Was, którzy używają JPA, jakiegoś Ibinsa, Hibernate'a w pracy poznają. Ktoś z Was używa Hibernate'a albo miał styczność do tej pory? Czy mieliście taki przypadek, że przyszła nowa osoba do projektu i używała sobie, wyczytywała sobie listę na przykład jakichś encji z bazy danych, chciała je gdzieś tam wyprintować, gdzieś tam w jakiejkolwiek postaci, na przykład HTML-a gdzieś na stronie, no i przez przypadek na przykład zaciągnęła encję, która była lazy i dociągnęła 50 innych i mieliście na głównej stronie waszej aplikacji nagle 100 query do bazy danych, które poszły. Tak, wszyscy kiwają głową, wszyscy to jakoś spotkali, nie? To jest taki typowy problem, nie? Który się zdarza. No i to jest właśnie to, nie? Jak patrzymy na te obiektowo-relacyjne mapery, to one mają taką charakterystykę, że dużo z tych rzeczy jest ukrytych. No bo na przykład, zobaczcie, mamy niby te, symulujemy te obiekty, że one niby symulują nam pod spodem relacje bazodanowe. No ale w praktyce musimy wiedzieć, że pewne właściwości są lazy, czyli są leniwe, nie wiem jak to się po polsku nazywa, dociągane dopiero w momencie wywołania, a inne są dociągane od razu w przypadku pierwszego zapytania, czyli są eager, zachłanne. Druga sprawa, kolejny problem, który często się zdarza, łatwiejszy do wykrycia. Mamy jakiś tam sobie obiekt, który wyczytaliśmy i chcemy wyciągnąć jaką jego właściwość. No i ta właściwość jest lazy, więc potrzebujemy znowu sięgnąć do bazy danych. I wszystko fajnie, dopóki zrobimy to w momencie, kiedy mamy kontekst transakcyjny, a jak już zrobimy to za późno, bo na przykład wyszliśmy gdzieś tam na naszą warstwę interfejsu użytkownika, gdzieś do jakichś kontrolerów, bach, leci wyjątek i mówi, nie mam połączenia, nie mam kontekstu transakcyjnego, nie mogę już nic dociągnąć. I to znowu jest rzecz, która zupełnie nie wynika, jak patrzymy na ten kod, to bez pojęcia tego, co się dzieje naokoło, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jesteśmy w stanie to wyciągnąć, czy nie. No to musimy mieć taką intuicję, że wiedzieć, że w tym momencie już nie ma kontekstu, w tym jest, nie? Czyli to jest to session context scope, execution under the cover. I wreszcie jest ten cały impedance mismatch, czyli to, co powiedziałem, że te dwa światy nie do końca do siebie pasują. One pasują w pewnym zakresie i w bardzo wielu przypadkach do siebie nie pasują. I zwłaszcza na przykład to widać w przypadku jakichś relacji typu wiele do wielu, które nie do końca mapują się tak dobrze z tej naszej algebry obiektów na tą naszą algebrę relacyjną. Czyli mamy, w gruncie rzeczy możemy powiedzieć, że mamy taką obietnicę, że niby możemy wziąć te obiekty i pytać i rozmawiać z tą naszą bazą danych, tak jakbyśmy mieli jakieś kolekcje obiektów. W praktyce to bardzo szybko się kończy i ta abstrakcja bardzo szybko, jak to się mówi, zaczyna cieknąć. Musimy rozumieć, co się dokładnie dzieje, musimy rozumieć, jakie tam SQL lecą, czy SQL lecą pod spodem i co się dokładnie stanie. I gdyby to był przypadek taki, że to jest 99% przypadków, że możemy z tego korzystać i jest fajnie, a 1% taki, że, no, że trzeba dokładnie wiedzieć, to jeszcze bym to zrozumiał. Natomiast moje doświadczenia pokazują, że to wcale nie jest 99 kontra 1, tylko to jest bardziej jakieś 90-10, 80-20. Ciężko powiedzieć, ale też daje mi pewne pogląd na tą sprawę, to, że jak powiedziałem o tym N plus 1 problem, to wszyscy tutaj z przodu kiwali głową. Wszyscy to widzieli. Każdy, kto nowy przychodzi do projektu, spotyka się z tym samym problemem. Nie? Natomiast to, czym jest Slick, to jest innym podejściem. To znaczy on nie próbuje ubrać tego wszystkiego w obiekty, on próbuje zrobić coś innego, co jest trochę lepsze. Pewnie też nie jest doskonałe, zaraz zresztą to zobaczymy, ale jest trochę lepsze, czyli to jest Functional Relational Mapping. A przypadkowo tak się akurat składa, że całe te zasady programowania funkcyjnego są jednak tak na takim fundamentalnym poziomie zdecydowanie prostsze niż takie
zasady programowania obiektowego i zresztą zaraz to zobaczymy, jak to się ładnie mapuje z jednego na drugiego. Nie perfekcyjnie, ale bardzo ładnie. Wydaje mi się, że dużo lepiej. Jeśli chcielibyście, większość osób, które programuje w Java, miało jakiekolwiek doświadczenie z ORM-ami, w związku z tym tutaj macie link, gdzie dokładnie przedstawię, jakie jest, jak pokazuje, jak zacząć ze Slickiem, mając doświadczenia tylko w takich maperach obiektowo-relacyjnych. Dobra. Pierwszy, najprostszy kawałek kodu. Jak sobie chcielibyśmy zrobić najprostszą z możliwych rzeczy, która jest zupełnie taką rzeczą, której nie używamy na co dzień w programowaniu, jak używamy Slicka, ale jest dość prosta, dlatego może ma wartość jakąś dydaktyczną, to najpierw, żeby stworzyć coś, co pozwoli nam wykonać jakąkolwiek operację na bazie danych, musimy zaczytać jakąś konfigurację, która nam zbuduje taki obiekt, który nam powie, który będzie wiedział, jak się do tej bazy dostać i jakie są jej parametry, no czyli jakiś użytkownik, IP i wszelkiego rodzaju tego typu rzeczy. No i to taki przykład najprostszy, jaki może być, to jest zbudowana na przykład w testach, wbudowana baza danych H2. Tutaj widzicie mem, czyli jest in memory, dobra do testów, nie do niczego innego tak naprawdę, minimalna konfiguracja. I wracamy do tego samego przypadku, do tego samego przykładu. Mamy tutaj, a właśnie powiedzcie mi, czy z tyłu widzicie, co jest tutaj napisane teraz? Nie, z przodu. Tak myślałem, bo na innym projektorze to dobrze wyglądało, a tu nie, będę się tak starał zaznaczyć i cofać to, żeby wszyscy widzieli. To jest najprostszy przykład tego, co można zrobić. Zrobimy zapytanie, które tak naprawdę zrobi select, doda dwie liczby. Gdyby to był pewnie jakiś Oracle, to byśmy zrobili select from dual, czy w każdej bazie jest to trochę inaczej. I powiemy, że typ zwracany to ma być integer. I tyle. To tylko tyle, co zrobimy. No to co musimy zrobić? Zrobimy takie zapytanie i to dbrun, jak wsadzimy do niego takie zapytanie, to zwróci nam coś, co jest futurem. No teraz od jakiegoś czasu, powiedzmy od kiedy pojawiła się Java 8, jest coś takiego jak completable future w Javie. Java 8 pojawiła się już tak dawno temu, że pewnie każdy wie, czym mniej więcej to jest. To jest jakieś tam wywołanie asynchroniczne, które kiedyś zwróci nam jakiś rezultat. No i co? I możemy zrobić tak, żeby odczytać tego wynik, możemy sobie zrobić taką enigmatyczną metodę, która będzie tutaj, przepraszam, miałem się cofać, która będzie robić blocking wait i wyciągnie nam z tego futura jakieś rezultaty, jako że ten future, tutaj widzieliśmy, ma sekwencję w środku integerów, no to bierzemy jego head, czyli pierwszy element i sprawdzamy, że head powinien być 5. No tak, 2 plus 3 jest 5, no, prosta sprawa. To nie jest najlepszy sposób, jakbyśmy to zrobili, bo teraz zablokowaliśmy ten cały wątek tutaj na tym, bo tu pewnie jest jakiś tam, tutaj jest pewnie jakiś await użyty. Zablokowaliśmy cały wątek, który czeka na to, aż wróci nam to zapytanie z bazy danych. W związku z tym normalnie tak, co byśmy zrobili, co robimy właśnie w Javie, mamy futura, completable future. No, mapujemy, tak? Czyli możemy map, czyli ewentualnie można powiedzieć when, pewnie w JavaScriptie byłoby, jak wykona się ta rzecz, to możemy zrobić coś tam, tak? Czyli jak wykona się ten result, który jest futurem, to jego wynik bierzemy head i powinien być równy 5. To trochę lepiej, nie? Bo wtedy nie blokujemy tego naszego wątku i on sobie wróci, kiedy wróci. Jakby ma to być może sens, zwłaszcza w wysoko bardziej wydajnych aplikacjach, gdzie tą pulę wątków musimy oszczędzać, a zresztą zaraz do tego dojdziemy. I teraz tak, pytanie jest takie, no bo to wygląda tak dziwnie, ta konstrukcja jest pewnie dla wielu nieznana, to jest niestety Scala. Scala jest językiem, który dużo potrafi zrobić, ale też potrafi dużo zrobić dość parszywie, że tak powiem. To znaczy, jeżeli ktoś chce napisać albo nieumiejętnie napisze rzeczy, które są bardzo mało czytelne, to nikt tego nie będzie w stanie odczytać. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś przygotowuje kawałek kodu, który ma mieć takie ładne API do tego, żeby go używać, to można dużo zrobić. Dlatego też często się mówi o tym, że dzieli się programistów Scali na programistów aplikacyjnych. Oni feature'ów Scali nie powinni byli używać, bo one są zbyt ezoteryczne, w pewnych tylko przypadkach użyteczne, i deweloperów bibliotek, którzy na przykład, i Slick jest tego świetnym przykładem. Slick to jest taka biblioteka, która bardzo wewnętrznie używa wielu skomplikowanych mechanizmów skalowych po to, żeby API, które udostępnia, było dość proste. I to jest właśnie ta jakby dychotomia, którą tutaj mamy, że są trochę inne mechanizmy.
tak naprawdę to coś SQL, to jest z przodu, to jest nic, to jest coś, co jest makrem. Makre znamy na przykład z języków takich jak C++ czy Lisp. I to makro, w sumie to coś, rozbija się na coś takiego, SQL Action Builder i nie mamy żadnych parametrów, czyli ustawiamy mu taki obiekt, który tutaj nic nie wstawi. To jest mniej więcej to samo, to jest tylko po to, żeby łatwiej można było to napisać. Ale widzimy tutaj już jedną fajną rzecz, jak zobaczyliście to tutaj. Jakbyśmy używali JPA czy Ibinza, Hibernate'a, to zazwyczaj mamy jakieś metody, które pozwalają nam sięgnąć do bazy danych i wywołujemy je na jakimś tam obiekcie JPA-owym. Natomiast to, co dla niego jest ważne, jest to, że musi być jakiś pewien kontekst, o którym mówiłem, że musi być jakaś transakcja nawiązana, że to musi być jakiś stan w danym momencie aplikacji musi już być. I do tego w ogóle, do tego będziemy wracać. W Slicku z kolei jest tak, że to DBRun jest tutaj kluczowe. To znaczy w momencie, kiedy my konstruujemy jakieś różnego rodzaju operacje i wrzucimy je na koniec do tego wywołania DBRun, jeżeli mamy pod ręką ten obiekt DB, to znaczy, że mamy już wszystko, co potrzebujemy. Nie musimy mieć żadnego globalnego stanu i tak dalej. Czyli to się sprowadza do czegoś takiego, co jest bardzo popularnym konceptem w programowaniu funkcyjnym, mianowicie nazywa się to referential transparency. Referential transparency oznacza nic innego jak to, że możemy wziąć kawałek kodu. Tutaj mamy jakiś kawałek kodu i tutaj zaznaczyłem jakiś element. Referential transparency oznacza, że możemy wziąć ten kawałek kodu i podmienić rezultaty tego wywołania i wsadzić je tutaj. To znaczy, jeśli nie wywołamy tej metody i wsadzimy tylko rezultaty tutaj do jakiejś zmiennej i będziemy kontynuować dalej, no to program będzie, semantyka programu będzie taka sama. A to jest dość ciekawe, no bo co wam przychodzi do głowy w tym momencie od razu? Czego nie może być w takim programie, który ma mieć taką charakterystykę, że jest referencyjnie transparentny, czy tam przezroczysty? Czego ta metoda nie może zrobić? No mogłaby zbudować, gdyby je zwróciła tylko. A, mutować. Najgorzej nie może, no właśnie, nie może mutować. Nie może zmieniać w ogóle, no ale to jest wchodzi pod tą wersję, pod ten cały, pod to co powiedziałeś, mutowanie, nie może zmieniać globalnego stanu, nie? No bo jak to na przykład dodaje 1 plus 2 równa się 3 i przy okazji zmieni globalny stan, to już nie podmienimy tego na 3, no bo ten stan globalny już to jest coś innego. Nie może także ta metoda zrobić w tym wypadku jakiejś interakcji z jakimś zewnętrznym systemem i coś z nim zmienić. Na przykład nie może zmienić czegoś specjalnie w bazie danych, no bo jeżeli ona wejdzie do bazy danych, podbije jakiś counter i zwróci nam jakąś liczbę, no to jak tylko zwrócimy tą liczbę i nie podbijemy countera, to semantyka już jest inna, nie? Znaczy jest w ogóle problem, bo nie możemy mieć globalnego stanu, który jest mutowalny, tak jak powiedziałeś, i nie możemy mieć jakiegoś zewnętrznego systemu, co w sumie też się sprowadza do tego, co powiedziałeś, jakiś stan, który jest zapisany w innym miejscu, nie? Nie możemy mieć tych dwóch rzeczy. Ten drugi koncept, local reasoning, on jest bardzo przydatny w dużych systemach, które mają miliony linii kodów, bo on polega na tym, że jeżeli zachowujemy tą referencyjną przezroczystość, co jak zwał, to co jest wam potrzebne do tego, żeby zrozumieć ten jeden kawałek kodu, zawiera się w tej linii. To znaczy, ono ma jakieś parametry i coś tam zwraca. Jeżeli będziecie wiedzieć, co to są za parametry, to możecie tam wejść i rozumieć każdy program po kawałku. Jeżeli, i to się nazywa właśnie local reasoning. Jeżeli macie taki typowy program w Javie na przykład, taki, z którym ja czasami muszę pracować, to często jest tak, że ona coś tam robi, ale pod spodem zmienia stan, który jest jeszcze gdzieś tam tutaj, zmienia jakiś stan, na przykład, o Boże, najgorzej jakiś thread local, czy coś takiego, nie? Czyli na przykład Spring, nie? Tam zmieni się w thread local i później oczekujemy, że w przypadku jakichś tam pewnych rzeczy jesteśmy w stanie wszystko zrozumieć, podczas gdy dzieje się tam całkiem sporo różnych rzeczy. Najgorzej, jak tu się jeszcze pojawi jakaś anotacja na tej metodzie, czego tutaj zupełnie nie widać i ta metoda jakby miała gdzieś anotację, to może spowodować, że coś tam się stanie innego, co nie wynika bezpośrednio z kodu, który jest zawarty w tej metodzie. No i to właśnie mówię o tej anotacji i takim przykładem jest anotacja transactional. Bo przecież to, co się tu stanie, inaczej się zachowa. To jest akurat find, ale gdyby to był na przykład update, to, że ta anotacja tu jest lub jej nie ma, spowoduje zupełnie inne zachowanie tej metody. Nie? To mówił o tym, kilka miesięcy temu był tutaj Jarek Ratajski i mówił o tym, że mieli w banku aplikację, gdzie po pół roku dowiedzieli się o tym, że pewna część metody wykonywała się nietransakcyjnie. No w banku, rozumiecie, aplikacja bankowa. Nie? Wszyscy się spodziewają, że tam wszystko jest dopięte na ostatni guzik i że wszystko się zgadza. I okazało się, że
część przez pół roku wykonywała się kawałek kodu, który przez to, że zmieniał tutaj wątek, były tutaj różne wątki, wykonywał coś asynchronicznie, de facto walił po bazie danych i robił jakieś update'y bez żadnych transakcji. Każdy tam. Jakby się coś wywaliło, to do połowy niezapisany stan, niekonsystentna baza i tak dalej, i tak dalej. A wszystko przez to, że to całe transaction na przykład Springu opiera się na tym, że jest thread local. Ona wrzuca jakaś tam do thread locala sobie jakieś wartości i dzięki temu rozumie, że wszystko, co się dzieje w środku, ma być w obrębie transakcji lub nie ma być. No i to jest kolejny taki przykład, to jest explicite przykład jakiegoś globalnego stanu. Dobra, ale wróćmy do tego, gdzie mówiliśmy o tym, jak wykonywaliśmy tą naszą jakąś operację. Wrzucaliśmy ją do DBRun, to DBRun pokazywałem, że zwraca jakiegoś futura, czyli wykonanie jakieś asynchroniczne. No i teraz pytanie jest, dlaczego asynchroniczne, nie? No bo tyle się o tym mówi, że teraz mamy już nie w świecie skalowym, w świecie javowym, mamy ratpaki, mamy aki javowe, mamy vertexy, mamy rx javy. Dużo się mówi o tym całym reaktywnym podejściu, które w wielu przypadkach sprowadza się do niczego więcej jak do asynchronicznych wywołań. No a cały koncept jest taki, że wywołujemy coś asynchronicznie, nie blokujemy wątków, czyli nie każde wywołanie, na przykład I.O. powinno blokować wątek. Ale teraz jak znowu się nad tym zastanowimy, no to JDBC jest wewnętrznie synchronicznym. To jest API, które jest synchroniczne, tak? To jest blokujące wywołania. No i jak to ma ze sobą działać? Nie? Mamy drivery, które są JDBC w Slicku, a mimo to mówimy, że coś jest asynchroniczne. No. Działa to w taki sposób, że tak naprawdę Slick oszukuje. On nie jest tak, jak, bo są takie drivery, na przykład, notabene chyba Jacek u nas pisał kiedyś w firmie taki asynchroniczny driver do Postgresa. Są pewne problemy z bazami, jak na przykład mamy, chcielibyśmy transakcje trzymać, ale jakbyśmy w Postgresie na przykład, jakbyśmy chcieli tylko pisać do bazy danych, a to jest to, co oni potrzebowali, bardzo dużo pisać, to można napisać taki driver opierając się na tym API Postgresa, żeby on był całkowicie asynchroniczny. No problem jest z tym, że jakby chcieć trzymać transakcję i trzymać jakąś pulę połączeń małą, no to po prostu fundamentalny problem jest taki, że nie ma czegoś takiego jak multiplexing, nie? Na tych driverach JDBC, znaczy na driverach Postgresowych, że on nie potrafi zrozumieć, że na jednym połączeniu w jednym czasie mogą być różne operacje w ramach różnych transakcji. Więc to ewidentnie nie działa, natomiast działa to, że jak mamy tylko zapisy w takich aplikacjach, gdzie na przykład robimy jakieś metryki, może być asynchroniczne API. Natomiast większość tych driverów JDBC, czy JDBC jako ze swojej natury jest driverem blokującym. W związku z tym jedyne, co da się zrobić, co Slick robi, to mówi tak, słuchaj, będziemy mieli zewnętrzną pulę połączeń i tą zewnętrzną pulę połączeń będziemy jej używać i za każdym razem, jak wywołujesz jakąś operację na bazie danych, to my będziemy brać tą pulę i mamy do tego pulę wątków i nie będziemy używać tej samej puli, która służy do obsługi requestów na przykład w aplikacji webowej, nie? Requestów webowych. No tylko, czy to naprawdę rozwiązuje jakiś problem? Blokujemy jedne wątki zamiast drugich, nie? No, to jest takie pytanie, na które wydaje się intuicyjnie, że nie. Natomiast z kolei jak się zgłębi tam trochę w tą problematykę tego, to na przykład jak się zajrzy do dokumentacji Postgresa, to co oni zalecają, to co tutaj pokazuje, to jest ich zalecenie odnośnie tego, ile powinniście mieć połączeń, czyli w przypadku JDBC też wątków, do tego, żeby dostać się do bazy danych. No i teraz spójrzcie na ten wzór. To jest dokumentacja Postgresa. Jak nie wierzycie, to jest dokładnie wzięte stąd. Z dokumentacji Postgresa, tu jest trochę większa wersja, oni mówią o tym, że jak się cofniemy tutaj, że powinniście brać liczbę korów, raz, dwa, plus effective spindle count, czyli liczba dysków, na których jest deployowana ta baza danych niezależnych. No, czyli jak mamy na przykład czterordzeniowy procesor, no to tych wątków i połączeń powinniśmy mieć 8 plus jeden dysk, na przykład to mamy 9. Ale czego w tym wzorze nie ma, jak myślicie? Co Wam się nasuwa, takie pierwsze rzeczy? Piszecie aplikację, jak zaczynacie od tego, ile powinno być połączeń do bazy danych? Co Wam przychodzi do głowy, jaka zmienna? Transakcje na sekundę, na przykład. I jeszcze raz, co było tutaj? Ilość użytkowników. Transakcje na sekundę, czyli być może też długość transakcji. Tego typu rzeczy, nie? I to, popatrzcie,
ciekawa rzecz, że to nie jest w ogóle składową tego wszystkiego. Nie? To jest ilość połączeń, którą zaleca sam Postgres. I teraz jak sobie poszukacie dalej, to nawet jest taka fajna prezentacja, gdzie gość z Oracle'a, ja ten filmik tutaj mam, ja udostępnię tę prezentację, nie będę wam go teraz puszczał, ale to jest taki 10-minutowy filmik z jakiegoś eventu Oracle'a, gdzie gość z Oracle'a mówi o tym, jak zoptymalizować bazę danych i ma tam 1000 połączeń, bodajże 10 tysięcy użytkowników, którzy tam mają średnio 1000 połączeń jednocześnie. I to, co on tam pokazuje, jedną z takich pierwszych rzeczy, do których możecie spróbować, żeby zoptymalizować aplikację, jak ona się przycina na bazie danych, to co on mówi, pierwszą rzeczą, którą należy zbadać, to jest zmniejszyć ilość połączeń, mniej połączeń. Jak przesadzicie z ilością połączeń, no to tych połączeń, to bottleneckiem stanie się ten context switching i to, że macie za dużo tych połączeń. Bazy danych przestają sobie radzić powyżej pewnej ilości i ta ilość wcale nie jest taka duża. I to jest, to nie wiem, czy nawet 10 minut trwa, może to jest jakiś 7-minutowy filmik, 7 minut może trwa. Polecam go sobie obejrzeć, bo on też pokazuje fajne narzędzia do Oracle, jak można diagnozować te problemy z wydajnością. No i co? I okazuje się, że w jego przypadku akurat jest tak, że on doszedł do wniosku, że zamiast tam od iluś tam paruset połączeń, których zaszedł, które ja widziałem już w kilku aplikacjach naprawdę działających produkcyjnie, że było paręset połączeń do bazy danych, więc to nie jest tak, że to nie istnieje. Doszedł do tego, że tych połączeń bodajże musi być 60 czy jakoś tak, z tym, że on miał bodajże 32-rdzeniową maszynę. Także znowu jak wrócimy do tego przykładu tutaj, 32-rdzeniową maszynę z bazą danych, czyli jak wrócimy do tego core count razy 2, 64 plus ileś tam dysków, plus minus się zgadza. To już jest pierwszy tip taki, jak macie problemy z wydajnością, to może się zastanowić, że tych połączeń niekoniecznie wcale musi być więcej, może ich musi być właśnie mniej. I dzięki temu bardzo fajny filmik, on też pokazuje, jak te czasy wykonań nagle się zmniejszają, jak tylko zmienił jeden parametr, zmniejszył ilość połączeń, nagle zaczęło wszystko śmigać. No i co? I teraz w związku z tym punkt jest tego taki, wracając tak jakby do tego ogółu. Po pierwsze, nie trzeba zawsze mieć, to, że mamy oddzielną pulę na połączenia JDBC, to wcale nie jest takie straszne, bo mimo, że obsługujemy bardzo dużą ilość na przykład użytkowników tych wątków, mimo, że mamy JDBC blokujący, wcale nie musi być dużo. I to jest to, co pokazywałem na początku, do czego będę też wracał. To, że mamy te blokujące połączenia na poziomie bazy danych, wcale nie znaczy, że musimy mieć blokujące połączenia, które blokują wątki, które obsługują naszych użytkowników, nie? Czyli te gdzieś tam w warstwie naszego serwera, te, które obsługują requesty HTTP. Wrócimy do tego, to jest to, co mówiłem o tym, żeby tego nie blokować, znaczy nie blokować połączeń i nie czekać na to, aż wróci nam połączenie z bazy danych, tylko używać to, co nam dają futurey czy completable future w Javie od Java 8. Kolejna rzecz, która jest taką charakterystyką Slicka, to jest to, że on jest type safe, czyli jak mamy na przykład taką definicję tabeli, to, co jest tutaj ważne, to jest to, że mamy tutaj name, który jest varcharem, tak? Czyli jest de facto, czym by był varchar na poziomie aplikacji? No jakimś tam stringiem, nie? Prawdopodobnie. I teraz, jak zrobimy sobie zapytanie, ta część jest istotna, do reszty dojdziemy za chwilę, i zrobimy sobie, Slick ma takie API, które tutaj właśnie powoduje to, że możemy bardziej do tej bazy się dostawać w sposób taki bezpieczny, jeżeli chodzi o typy. Jeżeli weźmiemy i nazwiemy, odwołamy się, porównamy do pola name tego, porównamy stringa, no to się skompiluje. Uwaga, to się skompiluje. A jeśli weźmiemy i porównamy, użyjemy sobie pola first name, teraz jak spojrzycie tutaj sobie, to tego pola first name w ogóle nie ma, to nie to, że to nie zadziała, to się po prostu nie skompiluje zupełnie. Będziecie mieli błąd na poziomie kompilacji, że nie działa. Tak samo, jeżeli przyrównacie do pola name, które istnieje, taka jest kolumna w tabeli, przyrównacie jakąś liczbę, to też się nie skompiluje, no typy się nie zgadzają, nie? Ma sens, że nie powinno się skompilować. No teraz, jak to jest możliwe? No nie jest to tak, mówiąc wprost, no nie jest to możliwe specjalnie, żeby tak się działo, no bo skąd ma niby wiedzieć sobie aplikacja, co się tam, jak naprawdę wygląda baza danych? No wie stąd, że musimy, żeby zacząć w ogóle cokolwiek robić w Slicku, to musimy mu zdefiniować taką
taki opis tej tabeli. No i teraz sobie wziąłem taki prosty przykład, żeby było tych mniej tych kolumn. Mamy ID, name, middle name, string, string, tu mamy jakieś ID. Od czego musimy zacząć, to musimy powiedzieć, że to jest nasza klasa, czyli to case klasa, to można powiedzieć w Java byłoby to bin. I ona w środku ma name, ma ID. To jest z kolei nasza definicja tabeli i tu mówimy o tym name, to jest kolumna, która ma, nazywa się w bazie danych tak, jest typu string, ID jest longiem, nazywa się w bazie tak i do tego jest kluczem głównym. I to wszystko, ten zapis, w skali jest taka możliwość, że można przeładować operator. Nie? I niektóre tam biblioteki tego używają, ale wystarczy wiedzieć to, że to oznacza, że on mówi mu o tym, jak mam zamapować tą definicję tabeli, jak odczytam, na tą naszą, na tego naszego javowego, powiedzmy, bina, tak, żeby wiedział, jak to zrobić w jedną i w drugą stronę. A na koniec tworzymy sobie taki obiekt i ten obiekt będzie naszym takim punktem wyjścia, jeżeli chcemy zadać jakiekolwiek zapytanie. No i teraz, skoro wiemy, skoro opisaliśmy to tutaj, że name to jest string, to teraz zaczynamy rozumieć, dlaczego się coś może nie skompilować. No, nie skompiluje się, jeżeli przyrównamy do tego, co jest integerem, bo on już sobie rozumie wtedy, że tu zdefiniowaliśmy jako string. No i teraz tak. Możemy też zrobić taką rzecz i po to nam było potrzebne na przykład to. I możemy tych różnego rodzaju parametrów przy różnych polach jest więcej, możemy powiedzieć, jakie są indeksy i tak dalej, i tak dalej. A to jest głównie po to, że moglibyśmy stworzyć, jak wykonamy nam University Table, czyli ten obiekt. On ma takie pole, które nazywa się schema i na nim możemy zrobić create, drop i tak dalej. I on zgodnie z tymi wszystkimi parametrami, które daliśmy, nam to wszystko utworzy. Myślę, że to nie jest specjalnie interesujące, więc nie będziemy się na tym skupiać. Mamy teraz jakiś przykład, który coś robi. Czyta coś z bazy danych, zapisuje coś do bazy danych, a później jeszcze raz czyta i sprawdza, czy się zmieniło. No i teraz tak. Pierwszą rzecz, jak chcemy zrobić select gwiazdka from tabela? University table result, to jest odczytaj wszystko. No teraz to coś, jak już widzieliśmy, university table zwraca nam, właściwie tego jeszcze nie widzieliśmy, ale zobaczymy, to zwraca nam jakiś, dobra, nieważne na razie, co nam zwraca, bo o tym jeszcze powiemy. Jak wpakujemy to coś w ten dbrun, to to nam uruchomi i będziemy mieli jakieś asynchroniczne przetwarzanie, które czeka na powrócenie z bazy danych z naszymi wynikami, więc musimy albo na to poczekać, albo musielibyśmy użyć tego futura i zrobić tam map. Następnie to jest sposób, jaki możemy dodać kilka krotek do bazy danych. Tworzymy te nasze biny i mówimy mu plus równa się, to jest dodaj jeden element, plus równa się, to jest dodaj dwa, to jest więcej niż jeden element. No i dodajemy je tutaj, wsadzamy je znowu w dbrun. No i on spowoduje, że do bazy danych nam się coś tam doda. I na koniec czytamy znowu to tutaj. No i jako, że czytamy, powinniśmy tych rezultatów, tutaj sprawdzamy na dole, że te rezultaty z bazy danych nam wróciły i rzeczywiście dodaliśmy te dwa elementy. OK. To teraz zobaczmy, jak działają zapytania. I mamy jakiś tam pierwszy przykład. Pokazywałem result, że odczytuje select gwiazdka from tabela, to coś razem, to jest nasz opis jakiejś operacji, później wsadzamy to w dbrun i w dbrun powoduje, że mamy operację asynchroniczną, czyli jakiegoś futura i jak ten future się skończy, tutaj, czyli map, trafiamy tutaj, mówimy teraz z tego, co zwróciła baza danych, chcemy wyczytać to i to. Czyli poczekaliśmy na wykonanie operacji i odczytaliśmy dwa pola. No, czyli to generalnie spowoduje wykonanie takiego zapytania na bazie danych. Mamy name, middle name, surname, nationality, ID, czyli innymi słowy wszystko, co mamy w tabeli zdefiniowane. Ale jak chcemy wyczytać te dwa pola, to zazwyczaj nie mówimy o tym, że chcemy wyczytać wszystko i wyciągnąć dwa pola później, tylko czasami chcemy zrobić tak zwaną, to się w SQL nazywa projekcja. Chcemy wyciągnąć jakąś część elementów. Możemy to zrobić tak, że użyjemy sobie student table map i powiemy, tylko uwaga, zrobiliśmy student table map, a nie tutaj map po dbrun, bo tutaj już mamy, tutaj mówimy już na poziomie futura, czyli operacji asynchronicznej, a dopóki nie wykonamy dbrun, czyli tutaj wykonujemy, tutaj jeszcze nie wykonaliśmy, to my ciągle budujemy opis tego, co się ma wykonać. A teraz jak myślicie o opisie, to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to jest Stream API. Kojarzycie, jak działa Stream API w Javie. Mamy parę jakichś tam operacji, które wykonujemy na jakimś streamie, a na końcu musimy użyć czego? Co jest na końcu, żeby tą operację zatrzasnąć, żeby się wykonała? Kolektor, właśnie. I tam możemy powiedzieć,
zrób do listy, zrób do pierwszego wyniku, ileś tam różnych wariantów, tak? Musimy użyć kolektora. Dopóki go nie wywołamy, to te wszystko to są rzeczy, to są opisy dopiero operacji. No i tak mamy i tu. Opisujemy operację i w niej mówimy tak. Z tej tabeli student table weź mi name i surname, a dopiero później, no i mówimy result, czyli zakończyłem tworzenie operacji i dopiero to coś wsadź mi w dbrun, czyli wykonaj. Dbrun wykonuje nam to, co chcemy. No i teraz mamy select name i surname, to co chcieliśmy zrobić tutaj. Nie? No i czyli tutaj mamy taki podział, który będzie wracał bardzo często w tym i do którego będziemy tak trochę się odbijać od niego parę razy jeszcze, że po pierwsze mamy opis, budujemy query, zapytanie bezzadanowe, później mówimy skończyłem budować query, to będzie moja jedna operacja, to nie musi być zapytanie, to musi być jakiś insert, a na końcu wykonaj mi to wszystko. I teraz to wszystko, co jest tutaj, będzie dla nas dość ciekawe na następnych slajdach, natomiast całą resztę to dbrun i result ja pominę, czyli tak koncepcyjnie możemy sobie uznać, że mamy jakąś metodę, która ma jakieś bzdury i ona nam to dbrun, co jest tu i query result wykona. Skupimy się na następnych slajdach na tym. Żeby zrozumieć, jak działa Slick, bo mówiłem na początku, że to jest mapowanie funkcyjno-relacyjne, to najlepiej jest sobie pomyśleć tak, że myślimy tak, jakbyśmy myśleli o kolekcjach. Na przykład Java albo w Scali. One są dość podobne. No dobra, zacznijmy. Student table albo inny zapis tego samego, możemy tak to zapisać, to spowoduje select gwiazdka from tabela. Widzieliśmy to wcześniej na przykładzie tutaj, student table. No to mamy student table, czyli powoduje to select gwiazdka from tabela, czyli on wszystkie weźmie kolumny, jakie są, zapyta, koniec. Druga rzecz. Możemy zrobić to tak albo tak. To są jednoznaczne napisy. Ten for w skali, on tak naprawdę jest serią flat mapów, a na końcu map. Flat mapy są już w Javie, więc warto sobie, jeżeli tu było więcej elementów, o których będziecie wiedzieć, to znaczy, że to jest zawsze flat map, a ostatni to jest map. Jak jest jeden, to jest map. Student table, map, student. Co to spowoduje? No to samo. To jest ten sam zapis. Ale idźmy dalej. Teraz mamy to, co pokazywałem z tym for comprehension. Jeżeli mamy for comprehension w skali, on się tam parę razy niestety przewinie, ten for comprehension, to traktujcie to tak, jakby to było dokładnie coś takiego, czyli xx, myślałem, że to się wiem, xx, pierwszy jest flat map, później mamy yy, flat map, później zz, zz jest ostatni, nie ma już po nim nic, więc jest zawsze map. I na końcu robimy yield x, y, z, czyli to samo, co tutaj. Tak byśmy zrobili, jakbyśmy na przykład mapowali wiele kolekcji jedna po drugiej w Javie. Dobra. Wracamy do tego. Co spowoduje to? Jak myślicie? Jeszcze raz? Świetnie. Select name from tabela. From student. Student table. Jedźmy dalej. Co myślicie, to spowoduje? No nie, bo map to jest projekcja. Co myślicie, jakbyście wzięli pod uwagę kolekcję Javową, jaka operacja na Stream API jest najbardziej bliższa bazodanowemu where? Filter. I to jest dobra odpowiedź. Nie ma tutaj filtra. To jest map, czyli map zawsze jest projekcją. No to mamy tak, na pewno będzie select name, to będzie jakiś middle name, ale if not null. Jeżeli używalibyśmy chyba Oracle, jeśli nie mylę, to jest coalesce taka funkcja. Jeśli bodajże HSQLDB, to jest chyba if null właśnie, która przyjmuje dwa parametry. Nie? Coalesce to jest taka funkcja, która przyjmuje n parametrów i będzie jechać tak długo, aż trafi na nienulowy parametr. I na końcu zrobimy sort by, no to sort by to jest order. Tak? Czyli powinniśmy mieć select, name, coalesce albo if null, middle name, i tutaj jest defaultowa wartość, order by name. To jest akurat HSQLDB, więc się zgadza. Jest to, czego się spodziewaliśmy. Ups. I teraz trzeba by się zastanowić, kurde, czemu to nie działa? No. Zmaterializowania rezultatu. I co dalej powiedziałeś? Nie. Gdybyśmy patrzyli z punktu widzenia
Znowu Stream API. Ja do tego się odwołuję, bo zakładam, że każdy z Was jest mniej więcej zaznajomiony z Javowym API, ogólnie z Javą. To map w Javie nie spowodowałoby, to nie byłby kolektor jeszcze, nie? Nie spowodowałoby tego, żeby się wykonała cała operacja. Ale gdybyśmy zrobili mapa w Javie, to teraz zastanówmy się, ten sort by, no bo co on robi? Ten podkreślnik oznacza to, że obiekt, który tutaj mamy, czyli moglibyśmy mieć tak samo jak tutaj. Tutaj też mógłbym zrobić podkreślnik i użyć go tu i tu. Dokładnie to bym nie mógł, ale powiedzmy, że mógłbym koncepcyjnie teraz na tą chwilę, tak powiem. Więc ten, tutaj jak jedziemy, to mamy obiekt cały student, ale teraz jak zrobiliśmy map, to idąc dalej naszą egzekucją, co mamy dalej w tym? Co mamy dalej po wykonaniu tego mapa? Zamapowaliśmy jakąś kolekcję binów studentowych, powiedzmy, na name i surname, nie? Czyli teraz po tym map, my już wcale nie mamy z takiego, powiedzmy mówiąc Javową nomenklaturą, wcale nie mamy streama, który ma te biny, tylko mamy już tutaj tuple, której w Javie nie ma, nie? No, ale powiedzmy mamy rzeczy, które są tam gdzieś w jakichś bibliotekach, które symulują tuple. Mamy krotkę, która ma dwa elementy, name, surname, dwa stringi ma. Czyli ten sort by on się nie skompiluje, bo my tu mamy dwa stringi. Czyli żeby to zadziałało, to musimy znowu pomyśleć, aha, pomyślmy jak w Javowej kolekcji, albo w skalowej, gdybyśmy mieli, zobaczcie, to tutaj, to teraz per na przykład znalazłem coś takiego w Javie, nie? Jest jakaś taka biblioteka bodajże, która takie coś ma jak per. Gdybyśmy zamapowali nasz stream na parę, to później nie możemy zrobić filter getName, bo my tu w tym streamie już na tym momencie mamy parę jakichś rzeczy, nie? Możemy powiedzieć, weź pierwszy element z tej pary i po nim posortuj, to moglibyśmy powiedzieć, albo drugi. Ale nie możemy powiedzieć, weź mi studenta, bo jego tu już nie ma po wykonaniu tego. Czy to jest w miarę oczywiste? No i to też nie będzie działać, nie? I teraz tak samo tutaj, czyli musimy to co zrobić, skoro mamy w tym momencie już krotkę, to musimy powiedzieć, aha, to weź tą krotkę, no i w skali podkreślnik 1 to jest pierwszy element z krotki. Gdybyśmy mieli to per, to byśmy musieli powiedzieć, to teraz my już tu wcale nie mamy studenta, tylko mamy per, to było per first value bodajże, jeśli dobrze pamiętam, albo first. No i teraz, skoro myślimy jak w kolekcjach, no to to spowoduje dokładnie to, co chcieliśmy. Czyli przemapowaliśmy kolekcję na krotki i tutaj sobie zrobiliśmy pierwszy element z kropki, po nim sortujemy, wszystko gra. Czyli znowu wracamy do tego. Myślmy, jakbyśmy operowali na kolekcjach. Jedziemy dalej. Co się stanie, jak odwrócimy tę kolejność? Czy takie coś w ogóle zadziała, jakbyśmy mieli Javową kolekcję? Czy można najpierw posortować, a później zamapować? Można. No, semantycznie takie samo. Obliczeniowo różnie, zależy od tego, co tam robimy, ale no, ogólnie rzecz ujmując, w takim przypadku, jeżeli tutaj nie ma żadnych dziwnych rzeczy, to czy najpierw posortujemy, czy przefiltrujemy, to wynik musi być taki sam, no nie ma siły, nie? On może być, złożoność obliczeniowa może być inna, ale musi wynik być taki sam ostatecznie. Więc najpierw sortujemy i tu możemy już powiedzieć, sortujemy po name, bo tu mamy studenta, a później mapujemy wynik, no i to będzie grało. Mamy dokładnie to samo. No dobra, trudniejszy przykład. Jak myślicie, co się z tym stanie? Map, bo wcześniej mieliśmy jeden map, teraz mamy parę mapów. Mamy map i mówimy tak, chcemy wyciągnąć nationality, ale dodajemy do tego string. Ja, jeśli się nie mylę, to w SQL-u to są takie te, nie, pipe, to jest konkatenacja, albo jest funkcja concatenate. Więc nationality połączmy ze spacją. Później jeszcze raz zamapujmy i teraz, no ale po czym my teraz mapujemy? Po tym, co było tutaj, nie? Czyli mapujemy i podnosimy tą naszą nationality kraj ze spacją, robimy uppercase'a. Później trimujemy, czyli zapewne tę spację wywalimy z tą całkiem. A później mapujemy to na trzy elementy, gdzie pierwszym jest to, co było u góry, drugim jest aktualny czas, a trzecim jest liczba pi. Zupełnie kretyńskie obliczenie, nikt by rzeczy się nie zrobił, nie? Ale pokazuje to, że możemy zrobić to w takiej kolejności i jak sobie przejdziemy przez to i tak koncepcyjnie na tym się zastanowimy, no tak, no to wyjdzie tak, no. Nationality złączone ze spacją, bach, mamy. Później robimy uppercase, no mamy uppercase, na tym tylko, zgadza się. Później robimy trima, a no akurat w HSQLDB nie ma trima z obu stron, jest L-trim i R-trim, czyli trimujemy z jednej, z drugiej, czyli wychodzi nam na to samo, a na koniec dołączamy jeszcze tutaj, widzicie, konkatenację, w sensie tego, co mieliśmy powyżej, czyli tego, current time, który wzięliśmy tu i liczbę pi. Wszystko się zgadza. Moglibyśmy do tego podejść też, jeśli się nie mylę, inaczej. Tylko szczerze mówiąc się zgubiłem. Nie wiem, poza ten slajd wsadziłem.
A, bo to jest chyba inny wariant, już wiem, się znalazłem. Bo tutaj mamy mapowanie, gdybyśmy to wszystko wsadzili do jednego elementu, to byśmy mieli po prostu map, czyli zrób projekcję i nationality, uppercase, stream i tak dalej, bardziej jakby czytelne. Nie? Natomiast pokazuję ten przykład, że wszystko to się sprowadza do jednego tak naprawdę. Jedząc dalej, o, wracamy do tego filtra. Filter, czyli innymi słowy mówiąc where, czyli co to będzie? Select from student table. Zgadza się. No dobra, no a co teraz tutaj? Filter not mamy. No, czyli mamy pewnie where, not, nawias i wsadzimy tam, że name ma się równać Tom i surname nie ma się zaczynać od, znaczy ma się zaczynać od Smith i to wszystko jest w negacji. Zgadza się, not, tak jak myśleliśmy. Dość intuicyjne, nie? No i teraz jadąc dalej, mamy z kolei filter. O, to ciekawsze. Wszystkie middle name, które nie są puste i do tego posortujemy po malejąco po imieniu i rosnąco po tym, a na końcu jeszcze zrobimy distinct. To będzie chyba dość też takie jakby intuicyjne, nie? Mamy middle name is not null. Zgadza się, mieliśmy być non-empty, sort by, order by, jedno descending, drugi ascending, wszystko jasne i mamy distincta. Dobra, jedźmy dalej, ciekawszy przykład może. Myślimy w kategoriach kolekcji. Co się stanie, jak zrobimy coś takiego? Co robi drop? A dobra, ja wam powiem, co robi drop, bo jego dzisiaj sprawdziłem przed wyjściem, w Java go nie ma, w streamowym API. On usuwa dwa pierwsze elementy. Take bierze n, nie dwa pierwsze, bierze par n usuwa pierwszych elementów, take bierze n pierwszych elementów. Czyli jak mamy coś takiego, student table, mapujemy, robimy projekcję na name i surname, czyli bierzemy imię i nazwisko i robimy drop 2, czyli co się dzieje? Usuwamy dwa pierwsze. Zgadza się. A później bierzemy 3. Czyli weźmiemy element trzeci, czwarty, no, zależy jak liczyć, nie? Tam drugi, trzeci lub czwarty, lub trzeci, czwarty lub piąty, czyli od zera czy od jednego. Jak się to zamapuje na zapytanie bazodanowe? Albo offset. Tak, na pewno powiemy, że chcemy, no musi być jakiś tam offset, nie? Bo musimy przesunąć, nie chcemy dwóch pierwszych wyników, nie? Musimy jakoś przesunąć. Limit czasem jest offset. Ale limit to nie to samo, nie? Bo limit mówi ile, a offset o ile przesunąć. Czyli my mówimy o tym, że my chcemy wziąć na przykład wynik i przesunąć o dwa, dwa pierwsze chcemy odrzucić. Czyli limit to jest mniej więcej to samo co first, nie? Bo limit 5 to znaczy weźmie pięć elementów. No czyli to by znaczyło coś takiego, offset 2, select coś tam from tabela, offset 2, first 3 albo limit 3, w zależności od bazy danych. Limit 3, offset 2. Zgadza się. No to idźmy dalej. Różnica pomiędzy tym, tu jest drop take, a tu jest take drop. To jest to samo, tylko różni się kolejnością. Jak myślicie, co to wygeneruje? No i teraz widzicie, bo to jest ciekawa rzecz, to jest taki ciekawy przykład, który jak zastanawiamy się nad SQL, bo SQL to jest taki śmieszny język, że on jest w większości językiem deklaratywnym. Tak, 95% przypadków, nie? Trochę do końca nie jest, ale w większości jest takie. W sensie nie da się powiedzieć, weź mi odwróć kolejność działań, nie? Nie da się powiedzieć, że jak zmienię offset, a limit później, to inaczej zadziała. No nie, one mają swoją określoną kolejność i tak musi być i tyle, nie? Jak zaczniemy zrobić jakieś zagnieżdżenia i tak dalej, no to jest już coś innego. Możemy tam wykonać taką pewną kolejność, może mieć znaczenie. Natomiast przy takiej ogólnej konstrukcji on w większości przypadków jest językiem deklaratywnym, wszystko ma swoją pozycję, tak jak tutaj określoną i nie da się tego zamienić. Natomiast jak w kolekcjach zamienimy i najpierw weźmiemy trzy elementy, czyli nasz stream już ma tylko trzy elementy, wzięliśmy tylko trzy, nie ma więcej, a później odrzucimy dwa elementy, no to nasz stream zostanie z jednym elementem. Czyli innymi słowy, musi to być trochę inaczej, nie? Musimy wziąć, powiedzieć, chcemy wyciągnąć jeden element i zrobić offset 2. Czyli znowu wracamy do tego, że musimy myśleć tak, jakbyśmy myśleli na kolekcjach bazodanowych, kolekcjach w Javie czy w Scali, a nie na tym, jak myśli baza danych. To jest pewnego rodzaju słabość, bo to znowu powoduje taki mismatch, nie? Tak jak w przypadku obiektowo-relacyjnego mapowania, że trochę inna jest ta algebra, trochę inne są te zasady i przez to no nie do końca to wszystko jedno zawsze ze wszystkim działa, natomiast zdecydowanie mniej jest tu tych niedopasowań niż w przypadku próby zamodelowania tego wszystkiego na obiektach.
Kolejny przykład, mamy filter, czyli wyciągamy coś, jakieś elementy, mówimy, że nie chcemy mieć elementów, które są takie, a później grupujemy po czymś takim, a później chcemy zamapować po group by'u. Chcemy zamapować na nazwisko i z tej grupy zrobić, wyciągnąć unikalną ilość jakąś, policzyć ją, nie? Czyli pogrupować i policzyć, czyli count jakiś tam będzie. I na końcu chcemy zrobić filter, co jest teraz naszą krotką tutaj. No tutaj raz, dwa elementy, czyli po drugim elemencie chcemy powiedzieć, że ten count ma być większy niż 5, czyli innymi słowy my chcemy pogrupować po nazwisku i wyciągnąć najpierw nazwisko i ilość osób, które mają takie same nazwisko. No chyba tak, nie? Tak by się do tego sprowadzało. A teraz kto im powie, no bo jak zrobimy group by'a, to nie da się w SQL-u powiedzieć, że weźmy i zrób where'a po tym, co jest w group by'u, nie? Jest having, dokładnie, jest having. I teraz jak odwołamy się do tym filter, do tego, co użyliśmy w group by'u, to Slick naturalnie zrozumie, że ten filter to jest where, ale ten filter, skoro się odwołuje do czegoś, co jest pogrupowane, to już nie może być where, nie? Where tak nie działa, to jest having. On rozumie to, że teraz musimy wziąć i policzyć unikalną ilość imion dla tego pogrupowania. Nie? Także generalnie jedna z pierwszych takich, to są takie cztery rzeczy, które mam w tej prezentacji, to jest to, żeby zapamiętać, że musimy myśleć w kontekście tych kolekcji. I to nas zaprowadzi najczęściej na właściwą drogę. Dobra, przejdźmy do akcji i teraz zastanawiam się nad tym, jak my stoimy z czasem. 19. Czyli wypadałoby kończyć, nie? Chwilę później zacząłeś. A, zacząłem 18.15. Czy chcecie pogadać jeszcze o Slicku, czy o czymś innym? Bo możemy przejść trochę na coś innego i zobaczyć jakieś inne rzeczy, które są trochę związane ze Slickiem, ale może nie będziemy tak bardzo szli już w głąb tego Slicka. Tak zróbmy chyba. Wracamy do tego przykładu, który mieliśmy wcześniej. No i teraz tak. Zapomniałem o jednej rzeczy, ale dobra, wymyślę teraz nową na poczekaniu. To, co mówiłem, że tu są tak. Jest podzielenie tego, że mamy kompozycję jakiegoś zapytania, później mamy opis jakiejś operacji i na końcu mamy jej wykonanie. Nie? Mamy trzy takie kroki. Czyli to na przykład, dopóki robimy filter, to jest to, co tu widzieliście. Tutaj mamy zapytanie i ciągle wykonujemy dalsze kroki. Ono jeszcze nie zostało skonstruowane. Nie? Dopiero w momencie, jak zrobimy i powiemy, przejdziemy do tego elementu i wołamy to the result, to ono powie, ok, skonstruowałem moje zapytanie. Moje zapytanie już teraz jest i mam ten opis operacji. I teraz jak mam ten opis operacji, to mogę dopiero je wsadzić gdzieś tutaj i powiedzieć, i to już dopiero mi tą operację wykona. Wszystko opiera się na czymś takim. I to jest to brzydkie słowo monada. Ale żeby przejść do tej jakby monady i na czym możemy tak w zasadzie powoli kończyć tą prezentację, to jest, chciałem Wam pokazać taki przykład, który opiera się na czymś takim, który taką zrobienie custom, takiej swojej, jakbyście chcieli zrozumieć, jak działa option i jak działa to, że on ma map, flat map, nie mamy option, ale na przykład mamy w Javie teraz, jak to działa, to możemy sobie napisać coś takiego prostego i to jest taka symulacja tego. I teraz, jak się zastanowicie nad tym, jak to działa, to jest dokładnie, nie musicie na to wszystkiego tutaj zrozumieć, bo ja te kawałki kodu, które są tutaj, przepisałem tu w mniejszych fragmentach. Po pierwsze taką zasadą tej całej brzydkiej monady, to Wam myślę pozwoli w ogóle zrozumieć monadę, mam nadzieję w ogóle, że to czym tym ona jest. To jest nic innego jak pewien konstrukt, można powiedzieć wzorzec, który ma ze dwa prawa, ale przede wszystkim ma jakieś operacje, czyli unit, czyli potrafi coś stworzyć z jakiejś tam wartości, i miał operację flatmap. I teraz optional w Javie jest dość dobrym przykładem. Po pierwsze, mamy, ja go nie nazywam celowo optional, tylko maybe, żeby pokazać moją implementację. Jakbyście chcieli stworzyć optional, no to żeby stworzyć optional, to on zazwyczaj działa tak, nie? Że podajecie mu jakiś parametr, w optionalu jest to bodajże optional off, nie? Macie optional.off. Jeżeli ten parametr jest nulem, to Wam powstanie pusty optional, a jeśli nie jest nulem, to on nie będzie pusty, nie? Będzie miał jakąś zawartość. Więc albo możemy tutaj w przypadku tej naszej metody unit stworzyć none, jeżeli to jest nulem, albo możemy stworzyć jakąś tam wartość, która jest schowana w środku.
No i teraz ta druga operacja, o której mówiłem, to jest operacja flat map, czyli jak mamy na przykład, chcielibyśmy tego naszego optionala, że tak się powiem, zamapować, nie? Czyli wziąć jego wartość i użyć do jakiejś innej operacji, no to musielibyśmy stworzyć coś takiego flat map i to flat map przyjmuje nam znowu jakąś tam funkcję. I teraz możemy ją, ta funkcja zwróci nam z kolei jakiegoś tam optionala czy maybe. I zrobimy tak, jeśli nasz obecny, działa flat map, jeżeli nasz obecna, na której wywołujemy ten optional jest pusty, to wynik zawsze będzie pusty, nie ma siły, tak? Tak samo też działa future, jeżeli to była operacja, która się nie udała, to kolejna nie zostanie wywołana, tak samo tu. Natomiast jeśli ten optional, na którym to wywołaliśmy flat map, nie był pusty, to wywołaj tą nową funkcję z parametrem, który jest w tym obecnym optionalu. No tyle. I możemy jeszcze zrobić coś takiego, mamy w optionalu, czy jest empty, nie? Żebyśmy mogli sprawdzić ifem, czy tam coś jest, czy czegoś tam nie ma. Możemy też zrobić operację map. Ona się różni tylko od tego tym, że tutaj mamy funkcję javową, która nijak tutaj nie zwraca nam kolejnego optionala, czy maybe, tylko nam zwraca jakiś tam rezultat. Ale tak naprawdę map to jest pewna reinterpretacja flat mapa, nie? Czyli mając jedno, zawsze możemy zrobić drugie. Tutaj widzimy, że użyliśmy flat mapa i po prostu używając tego unit, wzięliśmy ten rezultat operacji i go podnieśliśmy do kolejnego maybe i wtedy możemy użyć flat mapa. No i teraz tak. No i jeszcze te get or else, tak. Mamy get or else. W Java jeszcze mamy get, które jest nieszczęśliwe, no bo może rzucić wyjątek. Prawilnie byłoby, gdybyśmy mieli tylko get or else i jeżeli tam coś jest, to nam to zwróć. Jeśli tam czegoś nie ma, to weź tą alternatywę, którą daliśmy. Tylko zauważcie tam jedną rzecz. Tutaj ten parametr, który podałem, to jest parametr, który jest takim parametrem zakładnym. W sensie ta wartość, która jest tutaj, musi być już obliczona w momencie wywołania tej metody, nie? Bo tak działa Java, nie? Że jeżeli tutaj mamy, jeżeli mielibyśmy, użylibyśmy metody get or else i użylibyśmy tutaj jakiejś funkcji, no to ona musiała być cała obliczona i na koniec by nam wsadziła rezultat tutaj do parametru, tak? I teraz jak takiego czegoś się używa? No, zrobimy sobie na przykład get user ID, jakbyśmy chcieli dostać się do bazy danych jakiejś, wyciągamy sobie user ID. On może być, albo może go nie być. Więc jeżeli sobie zrobimy maybe unit albo optional off, to może być albo pusty, albo niepusty. No i możemy użyć flat map i powiedzieć, chcielibyśmy, generalnie tam w tej metodzie chodzi o to, że chcielibyśmy wyciągnąć pradziadka, nie? Tylko że nie wiemy, czy mamy, po pierwsze nie wiemy, czy ten user tu istnieje, czy jego rodzic jest znaleziony w bazie danych i tak dalej. Jeżeli ten nie istnieje, to nic się z tego nie wykona, get or else na końcu zwróci 99. Jeżeli to istnieje, a to nie zwróci żadnego tam rodzica, to też zostanie zwrócone 99, nie? Tylko przerwie się w pewnym momencie, tu aż trafi na pierwszego, na puszty rezultat. Natomiast patrząc po tych tutaj funkcjach, które tutaj mieliśmy, to się wykona pewnie jeden po drugim. Natomiast niedaleko wcale nam brakuje do tego, żebyśmy zrobili taką rzecz, że gdybyśmy pozmieniali trochę te sygnatury i powiedzieli, zamiast unit od jakiegoś parametru, są te funkcyjne interfejsy w Javie, nie? Powiedzieli, że tu jest coś, co dostarcza nam ten parametr, to moglibyśmy skonstruować takiego maybe, który jest lazy. Innymi słowy, zrobić takiego, który jak wywołamy to wszystko, to dotąd się nic nie wydarzy. Absolutnie nic się nie zdarzy. I dopiero jak zrobimy to tutaj, dopiero nagle ten ciąg wszystkich operacji, które tutaj są po drodze, się wywoła. No i co? I to tak naprawdę, to wykonanie tutaj, to jest to, co jest, to co widzimy w Slicku. Konstruujemy tutaj te rzeczy i zaraz będziemy konstruować ich może trochę więcej. Na przykład, tutaj mamy jakiś przykład, gdzie możemy skonstruować coś i na końcu wykonać. Na przykład tutaj. To coś, jak powiedziałem wam, for comprehension, to jest nic innego jak seria flat mapów. I teraz wywołuję jedną operację, następnie robi flat map i wywołuje jakąś drugą operację i robi na końcu flat map, wywołuje trzecią i na końcu dopiero robi map. I teraz on składa te wszystkie operacje i tworzy nam jeden obiekt, tak samo jak w przypadku optionala. To jest dokładnie to samo, co mieliśmy tutaj. To są dokładnie nasze te wywołania, nasze flat map. I dopiero na końcu, a tym naszym końcowym elementem tutaj jest moment, kiedy to całe coś wrąbimy tu. Dopiero jak wrąbimy to tutaj, on powie, a teraz dopiero zaczynam składać to wszystko i wykonywać. I teraz to ma jedną taką ciekawą konsekwencję. I na tej konsekwencji, porównując to do tych streamów tutaj, gdzie mamy tutaj collect w Javie,
Myślę, że będziemy mogli zakończyć. To sobie przeskoczę, bo to jest ciekawe, ale myślę, że już nie na ten moment. Myślę, że możemy przejść. O, możemy przejść tutaj. No, doszliśmy do 105 dopiero, nie? To wszystko, dlaczego jest to rozdzielenie tego wykonania od wykonania od opisu operacji? No bo w programowaniu funkcyjnym jest taki koncept, to czy wam pokazywałem ten cały referential transparency i local, referential transparency, equational resolving, że możemy konstruować te operacje i dopiero i nie musimy wiedzieć, jaki jest cały kontekst i nie ma żadnych też efektów ubocznych. No i teraz tak, jaki program jest użyteczny, jak nie ma efektów ubocznych? No plus minus żaden, nie? No bo jeżeli nie potrafimy nic zmienić nigdzie, no to jest zupełnie bez sensu. Zazwyczaj piszemy do jakiejś bazy danych, strzelamy jakimś web serwisem, cokolwiek, nie? Cały trik, który polega w tym całym programowaniu funkcyjnym, polega na tym, żeby zachować ten referential transparency, to tak długo, dopóki my nie skonstruujemy i nie wykonamy tego zapytania, tylko je będziemy konstruować, czyli znowu mamy ten powrót do tych naszych kolekcji javowych, tak długo możemy w zasadzie zastąpić dowolne wywołanie funkcji rezultatem. W pewnym momencie, gdzieś w programie, będziemy musieli wywołać ten nasz zbudowany opis. I to jest to, co się dzieje w Java, jak wywołamy ten collect. I teraz taki trik, i to jest w ogóle trik, który dosyć przewija się w programowaniu funkcyjnym cały czas, i to jest Slick jest jego przykładem. Budujemy jakiś opis operacji, na szczęście łączymy tę operację, czyli ten flat map, który mieliśmy, i na końcu dopiero wsadzamy je gdzieś, co nam je wykona. Świetnym przykładem do tego jest Haskell. W Haskellu nie ma w ogóle żadnych jakby efektów ubocznych, one są bardzo utrudnione, bo cały trik w Haskellu polega na tym, że każda operacja I.O. to jest budowany opis i dopiero jak się cały program skończy, to interpreter bierze nasz cały opis i go wykonuje. Więc to nie jest wcale tak, że programy funkcyjne nie mają efektów ubocznych. One mają efekty uboczne w ściśle określonym miejscu. I to jest cały trik, który jest tutaj. Mamy jedno miejsce, w którym efekty uboczne się mogą zdarzyć. Jak patrzymy na jakąś metodę, mamy gdzieś metodę w naszym kodzie, jakąś execute transaction czy cokolwiek innego, to patrząc na taki typowy kod, który może mieć dużo efektów ubocznych, to nigdy nie wiemy, co tam się tak naprawdę w środku wydarzy. No może strzelić do bazy danych, może zmienić jakiś stan, a w przypadku takiego podejścia stricte funkcyjnego budujemy ten opis i ten cały opis zwracany z funkcji i w pewnym momencie gdzieś dopiero jest wykonany w jednym konkretnym miejscu. Dopóki nie zostanie wykonany, na pewno nie będzie żadnych efektów ubocznych. Błędy. Ostatnia rzecz o błędach. Jak można, bo to jest być może też dosyć ciekawe tak z punktu widzenia koncepcyjnego. W jaki sposób... Mam pomysł. W jaki sposób myślicie, że można podejść do obsługi błędów w językach programowania? Wywołujecie jakąś funkcję i zdarzy się coś, czego nie przewidzieliście. I jak ktoś mi poda dwa przykłady, to dostanie książkę ode mnie, Programming in Scala. Skoro nikt z was nie programuje, to może będzie okazja, żeby się nauczyć. A przy okazji ta książka ma... Na przykład wyjątek. Ta książka jest w ogóle dobra do tego, żeby pod monitor też podłożyć. Ona jest dość gruba, jak widzisz. Także nawet jak nie przeczytasz, to ci się przyda. Ale jeszcze nie skończyłeś, bo to podałeś jedną. O! Czyli zwracamy błąd, na przykład kod błędu, nie? A ktoś na trzeci sposób, jaki jeszcze można zrobić to? Dokładnie. Try na przykład, albo either, albo optional, nie? Tam optional może nie ma informacji o błędzie, ale też mówi ci, że nic nie było. Na przykład, jeżeli nas nie interesuje, chyba w takim razie ci książka należy, podawaj się dwie. Dobra. Tak, jednym z przykładów jest wyjątek. Czyli możemy zrobić tak, że tutaj mamy jakiś, to jest taki typowy kod javowy, jakiś powiedzmy jakiś z tutoriala, gdzieś tu poleciał wyjątek. Problem oczywiście z tym jest taki, że jak ten wyjątek jest runtime'owy, to patrząc na ten kod, nie jesteśmy w stanie stwierdzić,
gdzie on się wydarzył. Nie? Gdyby ten to był wyjątek sprawdzany, checked exception, to moglibyśmy to jeszcze zrobić, ale też patrząc na ten kod, byśmy tego wprost nie widzieli. Nie? W sensie, no możemy, musimy zrobić, wiemy, że musimy gdzieś zrobić try catcha, nie? Albo zadeklarować to tutaj. Kolejny problem z wyjątkiem jest to, że on przerywa też jakby wykonanie, nie? Że w pewnym momencie jesteśmy gdzieś w programie, nagle wszystko wylatuje. Jak tego dobrze nie złapaliśmy, to poleciało gdzieś tam w buraki. Zwłaszcza, że pewne biblioteki, jakieś tam Spring i coś takiego mają tendencję do tego, że nie używamy sprawdzanych wyjątków, tylko tych wyjątków runtime'owych i one zupełnie są niewidoczne, patrząc na kod. Nie? Różne opinie są na ten temat, jak to powinno być. Natomiast już od dawien dawna jest taka dyskusja na ten temat tego, czy te wyjątki są dobre i Joel z Polski już to jest 2003 rok, nie miał taki artykuł o wyjątkach i on doszedł do takiego wniosku wtedy, że jakkolwiek by to nie było parszywe, jak pracochłonne, to lepiej mieć jest zwracany kod błędu, bo on jest przynajmniej czytelny. Funkcja zwraca kod błędu, no i tyle, i trzeba coś z nim zrobić. Nie, no, nie można go, znaczy no, można go zignorować, ale on tam bezpośrednio jest, nie zmienia to wywołania tego, nie skacze ten kontekst, powiedzmy, wywołania z tego miejsca, wywołania metody gdzieś indziej. No i to jest koncept znany z C, nie? No bo jak spojrzymy na to, to wiele funkcji w C jest takich, że coś piszemy do pliku i kod błędu, albo jeżeli się zapisze, to mamy 0, albo mamy jakiś EOF czy coś takiego, nie? Jeżeli nie udało się zapisać. I ten koncept, on jest ciągle żywy, nie? Bo w Java go de facto nie mamy, ale jak spojrzymy na przykład do Go, to w Go on jest jak najbardziej całkiem tym, bo w Go jest taki koncept, że możemy zwracać tuple, możemy zwracać więcej niż jeden elementów. I to jest, no w ogóle, bo w Go nie ma wyjątków, nie? Tak naprawdę, nie jest, można tam, są inne metody, powiedzmy, przerwania, ale nie ma takich klasycznych wyjątków jak w Javie, więc takim naturalnym trybem, w jaki się przekazuje błędy, jest to, że zwracamy dwa rezultaty. Jeden to jest właściwy rezultat, a drugi to jest flaga błędu. No tylko zobaczcie, co to powoduje, nie? Za każdym razem musimy sprawdzać to, czy ten poprzedni błąd tutaj, czy tam był, czy nie. Co wam to przypomina w ogóle? Bo mi to przypomina... Proszę? Prosty kod. Prosty kod, no. Mi to przypomina też Basha trochę, tylko w Baszu jest jeszcze gorzej, bo to jest prosty kod, to prawda, to jest prosty kod, tylko teraz jest taki problem, że jeżeli gdzieśkolwiek nie sprawdzimy tego, no to nie będzie żadnego mechanizmu, który nam pomoże w tym, żeby powiedzieć, hej, zapomniałeś gdzieś o czymś, nie? Że trzeba to ogarnąć, nie? Że tam może być błąd. Jeżeli tej wartości nie użyjemy, no to możemy ją podpisać na przykład. Nie? To jest na przykład, notabene to jest rzecz, która jedną z rzeczy, która się może w Go zmienić, nie? Że będzie można obsługiwać w pewien sposób taki bardziej wskazujący na to, że jest błąd. W Go 2 być może będzie tak ostatecznie, że ten mechanizm się być może trochę zmieni. Natomiast jest jeszcze taka druga koncepcja, która jest i w C i w Bashu, że macie na przykład jedną wspólną globalną zmienną, gdzie jest zapisany ostatni kod błędu. Nie? W Bashu mamy znak zapytania, w C w niektórych elementach też jest. To jest już w ogóle strasznie słabe, bo jak mamy wielowątkowy kod, to nie będziemy w stanie nigdy... No to już po prostu nie działa. Nie? Mamy kilka wątków, które operują w jednym czasie. W Bashu to się może nie zdarza, natomiast w C jak najbardziej może się zdarzyć. No i co? I kolejnym jeszcze takim tym, którym powiedziałeś przypadkiem, jest ten cały na przykład try. I on z kolei działa w taki sposób, że możemy zrobić tak, że powiedzieć, że ej, tu mamy jakąś operację, a ta operacja może się zakończyć, możemy opakujemy w coś takiego jak try, albo niektóre biblioteki, jak na przykład Slick, zaraz pokażę, go zwracają. I to oznacza, że twoja sygnatura mówi, że ty masz swój wynik, ale on jest w try. Czyli nie możesz już wziąć tego i powiedzieć, ja z tego mojego wyniku chcę wyciągnąć wartość. Nie da się, to jest try, nie da się tak powiedzieć get. Nie? Musisz zrobić... sprawdzić warunki success albo failure, on tam jest. I to, co jest ważne w odróżnieniu od wyjątków, że wyjątek, jak już masz metodę, gdzie tam był rzucany wyjątek, to rezultat tej metody w samej swojej sygnaturze nie mówi wam o tym, że on mógł się nie udać. Natomiast tutaj to, co jest zwracane z tego, to nie jest lista rzeczy z pliku, tylko to jest próba wyciągnięcia listy. Czyli wiemy, gdziekolwiek używamy ten kod dalej, że to była tylko próba. Trzeba sprawdzić, czy tam są te linie, czy być może został nie rzucony, bo ten wyjątek nie jest rzucony, tylko tworzony, nie? Żeby móc mieć stack trace'a. No i to na przykład w przypadku Slicka jest tak, że mamy taką metodę astry i ona może nam właśnie przetransformować tą operację na to, że to nasze wykonanie zwróci nam właśnie takiego try'a, że my de facto, tak jak tu nie będziemy mieli, no co się dzieje, jak to jest akurat insert, nie? Dodajemy dwa elementy, insert w SQL-u zazwyczaj jest tak, że zwraca ilość dodanych elementów, nie? Które się udało dodać.
Więc to nie będzie tutaj 2, tylko będzie try o 2. Będziemy musieli wyciągnąć i sprawdzić, czy tam naprawdę była udana operacja. Dobra, myślę, że na tym możemy skończyć. Czy macie jakieś pytania? Ja w tym miałem. No, powiedziałeś na początku, że mapowanie obiektu modulacyjnego jest niefajne. No być może jest niefajne. Natomiast tutaj też tak naprawdę użyłeś czegoś w stylu mapowania obiektu modulacyjnego. Tak, zrobiłeś student table. Właściwie, żeby zmapować prostą tabelkę, zrobiłeś 3 klasy. Tak. W Hibernate miałbym jedną. Tak. Gdybym w Hibernate nie używał relacji między obiektami, tak, mogę zrobić dokładnie to samo. Tak. Co więcej, kryteria API pozwalają mi też dokładnie zbudować zapytanie bez jego wykonywania. Tak. Tak samo. Tylko, że nie ze typizacją. Są typowane w JPA, to są typowane już chyba. Nie wydaje mi się, żeby potrafił ci sprawdzić wszystkie. Kryteria właśnie są nietypowane, nie? Ale w MySchema chyba jest taki. Nie no, jest ich coraz więcej, natomiast masz rację. I dlatego to też jest pewna. Teraz mówiłeś też o kontekście. Tutaj w Hibernate kontekstem jest sesja, to jest twoje DB run. Tak, tylko że DB run jest explicitem. I to w ogóle jest cały koncept większości programowania. Obowiązku używania w Hibernate transactionala. Nie, nikt nie mówi. No, jak nie używasz, to jest okej, okay, nie? Jasne. Możesz. Tak. Z jedną różnicą, że to co. No ale. To jest. Tam. Tak. Myślę, że to, co jest tutaj głównym clue tego wszystkiego, jest to, że Slick robi dużo mniej. W sensie, jak weźmiesz sobie na przykład. Nie ma czegoś takiego, jak powiedzieć, że mam jeden obiekt, jedną encję i ona ma kolekcję drugich rzeczy. Takie coś nie istnieje. Nie musisz. No nie musisz, prawda, nie musisz, ale jakby całym, no wiesz, ale jak go nie zrobisz, tego nie zrobisz, tylko obłupiesz całej tej jego, no bo to są chyba te takie rzeczy, które... Nie, ale są... jeśli podchodzimy tak do tego, że u ciebie to jest student table, tak, i ona nie ma referencji, to się niczym nie różni. Nie, niczym się nie różni. Znaczy, różni się o tyle może, że jak sobie zobaczysz, to jest już rzecz, której tutaj nie poruszałem, no bo... Ja nie wiem, jak to wyglądają właśnie referencje między obiektami. No na przykład wyglądają tak, że jak to dobrze zrobisz, no musisz się tam trochę opisać, nie? Na przykład to musisz, to jest opis jednej tabeli, nie? Trochę tego dużo, nie? No, trochę tego dużo, ale znaczy moja praktyka też jest taka, że w większości projektów to jest tak, że to robisz raz, tam czasami coś dodajesz, usuwasz, a tych query masz później porozsiewanych ileś i to, co jest zaletą tego wszystkiego, że możesz sobie zrobić taką rzecz, gdzieś tu miałem taki fajny przykład, że jak masz dwie tabele, zaraz ci go znajdę i to jest mi się wydaje taka, o, jak sobie spojrzymy tutaj, mamy, nie wiem czy to znajdę teraz, znajdę, mamy tabelę, która ma trzy klucze obce, nie? Ona wygląda tak i mamy trzy klucze obce, tabela może być tam student table ma, course i semester, nie? I teraz jak konstruujemy to zapytanie, to możemy zrobić tak, że powiedzieć, jeżeli zjoinujesz się z inną tabelą, i student przyrównasz ID w tabeli kursy, przyrównasz do student ID, to coś się nie skompiluje, bo on ci powie, hej, ale course ID to nie jest student ID. Łączysz po złych rzeczach, nie? Ale popatrz, co ja tu zrobiłem. Normalnie, gdybyś używał Hibernate, tak, wiesz, tak jak, no tak jak we wszystkich, wiesz, w większości projektów się używa, miałbyś relacje i tak dalej, to w życiu byś takiego kodu, nie musiałbyś tego wszystkiego pisać. Właśnie... Teoretycznie nie, ale idea do świetni sprawdza to typa. Mam na czerwono od razu. Zrobię HQL-a. No. Idea to podświetli. No, być może. Być może idea ci to podświetli, nie? No, to jest, wiesz, ja nie chcę nawet się specjalnie upierać, że to jest lepsze rozwiązanie. Ono jest po prostu inne. Mi się wydaje, że wartość pewnego... Znaczy, wydaje mi się, że na pewno, wydaje mi się, jestem przekonany, że ogólnie robi mniej. I teraz to można uznać za zaletę lub za wadę. Tak jak powiedziałeś, można wziąć narzędzie, które robi więcej i trzymać się tego, że używamy mniej. Nie? Może też więcej. Ale może też więcej, tak. No. A jeszcze mam pytanie, bo tak mówiłeś o tym, żeby rzeczywiście chcemy co najlepiej unikać powiedzmy nisko, tak gości wyżej, chcemy mieć tą wewnętrzną transparency, ale czy to nie sprawia trochę z tego, że stajemy się bardzo zależni od
bazy danych i on staje się tym szczegółem implementacji, a staje się takim bardzo, bardzo zależny, dużo zależność w naszym kodzie, tak? Na przykład w tej testowej robimy od naszej właśnie bazy danych i od naszego frameworka. Tak, trochę tak. Znaczy są sposoby, jak tego nie zrobić, w miarę proste, ale trochę to będzie mi, znaczy, bo mi się wydaje, że w ogóle taką mocą Hibernate'a jest też to, że można zmieniać te implementacje bazy danych. Aczkolwiek ja jeszcze nigdy nie widziałem aplikacji, no może kiedyś widziałem, ale to na pewno nie był przypadek, który uzasadnia to, że no bo takim jakby złotym, takim świętym gralem w ogóle tych abstrakcji jest to, że mamy pod spodem bazę danych i dzisiaj mamy Postgresa, a jutro nie mamy Oracla, jutro mamy Cassandrę. Tylko... No tak, idea jest taka, żeby jest to możliwość, ale moim zdaniem wtedy cały problem polega na czym innym, nie? Że no kurde, te modele są zupełnie inne, nie? Wszystko jest inne. No możesz z Slicku zrobić tak, robiąc, importując coś innego i mówiąc, że teraz chcę mieć dialekt oraklowy versus dialekt postgresowy. To jest ok. Natomiast w Slicku nie, będzie ci trudniej abstrahować tak, żebyś mógł powiedzieć, dzisiaj chcę mieć Postgresa, jutro Cassandrę. No, to już zależy od tego, co zrobisz. Jak zrobisz tak bezpośrednio i zaczniesz, to wchodzisz trochę w takie pytania, które są bardziej architektoniczne. I gdybym miał taki przykład, to bym ci pokazał. Mam takie kawałki kodu, ale nie mam tego na slajdach akurat. No, jest tak, jak mówisz, że w pewnym momencie ten cała abstrakcja tej operacji DBIO wychodzi wyżej. Natomiast mógłbyś zrobić taki trik, że tą całą abstrakcję, bo ten cały, to czego tutaj nie pokazaliśmy, to jest tak, to jest może warte też do zrozumienia, że ten DBIO, który ten typ, który jest opisem naszych operacji, on rzeczywiście dość wysoko wychodzi. Ja nie wiem, czy go znajdę teraz. O, ten tutaj typ. On opisuje operacje, on dość wysoko wychodzi w nasze interfejsy biznesowe często. Nie? Można go zmienić i użyć jakiegoś innego i wtedy sobie przykryć pod swoim czymś i wtedy trzymasz się tego, że pewne operacje to jest jakiś opis, agregat, i wykonujesz je i one mogą być strzałem do zewnętrznego serwisu, do czegoś, ale to nie jest tak out of the box. Musiałbyś tam coś dorobić. Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Znaczy, wiesz co, Paweł, ja mam jeszcze jedno takie przyzwyczajne przemyślenie, bo porównywałeś to do GOQ, nie? A mi się wydaje, że jednak ta implementacja dawowa, czyli to, co zrobił Luka jest ma jednak pewną zaletę, przewagę na tym, moim zdaniem. Przewaga jest taka, że tam pisząc zapytania do bazy danych, de facto nie przełączasz się na myślenie, że musimy myśleć o korekcjach i tak dalej, tylko nadal to zapytanie napisane w druku wygląda jakbyś pisał selecta. Tak. Czyli ten DSL przekłada się bezpośrednio tak jak API SQL-owe. Tak. Rozumiesz SQL-em i to jest też zajebista przewaga w kontekście do używania na przykład jakiegoś forma, gdzie nie widzisz to, co się dzieje pod spodem. Tak. A tam jak pisząc to w druku, nie musisz się zastanawiać, co się dzieje pod spodem. Bo to patrzysz na kod i widzisz, to jest select, from, tak. Web i tak dalej. Tak. I to jest zajebista przewaga. Też mi się tak wydaje. Moim zdaniem to był błąd jakiś tego, że stwierdzili, że najlepiej to przyrównać do tych kolekcji, no bo one działają w dużej mierze, one są naturalne, ale znowu powodują to samo, co jest moim zdaniem w ORMie, nie? Że próbujemy udawać, że jesteśmy obiektami, podczas kiedy nie jesteśmy. Nie? I tak jest tutaj, próbujemy udawać, że jesteśmy kolekcjami, podczas kiedy nie jesteśmy i tak naprawdę to się sprowadza wszystko do tego, co napisał kiedyś tam Martin Fowler, nie? Że próbujemy udawać, że tej bazy danych nie ma, a tak naprawdę ona jest, nie? I to jest istotne, jak się do niej dostajemy i nie da się tak całkowicie abstrahować od niej. Tak naprawdę głównie są takie są relacje, są relacje, tak. Tak. Uniknąć. Dokładnie. Dokładnie tak. No i jeszcze uniknąć tego wszystkiego, tych wszystkich anotacji i tych wszystkich takich globalnych stanów, nie? O tym, czy... Tak jest. Tak. Znaczy, zwłaszcza jak to połączyć, powiedziałeś, jak masz jakieś narzędzia, które ci sprawdzają składnie i tak dalej, i tak dalej. Jest, to jest jeszcze miałem. Tak, znaczy tu jest tylko... Ze scope sesji i problem jest z referencjami. Przy czym warto zauważyć, że to, co teraz powiedziałeś, wyrzuca niejako tak trochę... Wydaje mi się, że dla wszystkich, którzy zaczynają z Hibernate'em, to jest ta największa wartość, że wow, mogę sobie zrobić kolekcję, nie? Jeden do N, N do jednego, nie? I tak dalej, nie? Każdy, kto zaczyna tak od tego, że mówi, ale fajnie, że to jest takie super, nie? To jest to
No. Tak. Wydaje mi się, że jedną z takich rzeczy, która jest w Slicku, jest to, że oni to po prostu zaenkodowali na poziomie typów samych, nie? W sensie, że nie masz zewnętrznego narzędzia, no to jest... No, że... Tak. No, czy to jest jakaś duża wartość? Nie, to jest po prostu inne. Jakieś pytania jeszcze? Wiecie co, na końcu jeszcze chciałem wam powiedzieć, jako że już mam prezentację. Tak. Jako że mamy taką zasadę, że podobno można powiedzieć dwa slajdy o tym, co robimy, to pracujemy, ja pracuję w firmie Virtus Lab, mamy biuro w Kielcach i to, czym się zajmujemy, to jest różnego rodzaju aplikacje i to są technologie, które są gdzieś tutaj, których używamy w Kielcach najczęściej. Przy czym, no tak, mamy teraz jakby otwarte rekrutacje, szukamy osób, które chciałyby z nami pracować. Natomiast nie szukamy osób, które znają te wszystkie technologie. Szukamy osób, które są inżynierami i które chciałyby ze zdrowym rozsądkiem używać czegoś, co ma sens. I chciałyby unikać czegoś, co jest hype'em i to, co do niczego się nie przydaje. Więc taki, szukamy osób, które mają taki engineering spirit, bym powiedział. No i co? I jeżeli chodzi o takie rzeczy, wydaje mi się, taki, mamy jakieś takie cechy charakterystyczne, to, że mamy dość czasu na to, żeby robić takie, które nam się wydaje wysokiej jakości oprogramowanie. Znaczy mamy czas na unit testy, mamy czas na testy integracyjne, mamy czas na to, żeby zastanowić się nad tym, czy to, co zrobiliśmy, ma sens. A nie tylko zrobić to, bo trzeba to jak najszybciej wytworzyć. Mamy kilka zespołów, które pracują razem, które pracują nad projektami wspólnie. To nie jest tak, że mamy jedna osoba na przykład pracuje w jednym projekcie, druga w drugim, tylko są całe zespoły, które pracują nad czymś i mają pełną ownership nad tym, co robią. Mamy jakieś tam techniki w zależności od zespołu, które takie na przykład pair programming czy różnego rodzaju rzeczy, na przykład z extreme programming, w zależności od zespołu, tak? Jedni wolą jedne, drugie, nie ma jakiegoś tam szczególnego podejścia, natomiast jest ta ogólna otwartość na to, żeby dostarczać kod wysokiej jakości, jest na to czas. Ostatnio jak sprawdzałem, bo chyba teraz 130 osób mamy zatrudnionych, to jest taka nasza pewnego rodzaju bolączka, jakieś osób, które mają mniej niż 2 lata doświadczenia, jest mniej niż 5%, nie? Czyli praktycznie wszyscy mają przynajmniej 4, 5, 6 lat doświadczenia i więcej, co też powoduje, jest to pewien rodzaj brak, mówię szczerze, bo czasami też przydają się osoby, które dopiero gdzieś jakiś taki wnoszą świeży powiew i mają nowe pomysły. Natomiast na pewno jest sporo ludzi, od których się można uczyć, którzy znają różne rzeczy. No jak wiecie, to staramy się tutaj pracować w community tutaj. Jak pokazałem na początku, jest jeszcze community, przynajmniej Kotlinowe w Krakowie, Cloud Native w Krakowie, Scala User Group w Krakowie. Pracujemy teraz nad MapCampem, czyli nad mapowaniem takim biznesów. Też dosyć ciekawe zagadnienie. No i wreszcie ostatnia rzecz. W wielu projektach mamy taką podejście do takiej autonomii, czyli zespół, który pracuje na miejscu, decyduje o tym, jakie chce użyć narzędzia, jaki chce użyć proces i jak chce najlepiej dostarczyć rzeczy tak, żeby one były zrobione z głową. Dzisiaj używa na przykład Java, a jutro stwierdza, że miałoby sens, żeby użyć tego projektu Kotlina czy czegoś innego, no i tak po prostu jest. Nie? Nie trzeba się tak bardzo specjalnie kogoś pytać, jeżeli software jest dostarczany z wystarczającą jakością, to wszystko gra. Tyle. Dzięki wielkie. No i co? I chyba to będzie tyle. Dzięki.